Witamy ponownie ze studia Red Bricks, wystawa klocków. Dzisiaj z wami Sebastian. Dobra. Witamy serdecznie ze studia Red Bricks. Jak zwykle z wami Sebastian. A ja z Daniel. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat zbliżającego się Dnia Matki. No i zaprosić do naszej małej dżungli obecnej. No tak, ale jest też pytanie, nie? Co na Dzień Matki? No tak, ja się zawsze zastanawiałem. Klasykiem były kwiaty. Skaczesz do kwiaciarni. No kwiaty tak. No, ja myślę, mama się przyzwyczaiła, ale... Ja myślę, że laurka jest też, laurka też jest taka fajna, bardzo, tak. Bardzo fajna. Myślę, że czekoladki, całuski. Serducha. Tak. No, nasza propozycja jest, czy są kwiaty. I tutaj... A żeby tylko jedne. Słuchajcie, legowe kwiaty. Do wyboru, do koloru, w wazonach, w doniczkach. No oczywiście wazon jest twój, ale tutaj wazon, w niektórych zestawach tak, są do złożenia, nie? Wazon zakosiłem żonie z domu. Nie podam, wciąż nie wie. Nie podam marki, skąd jest i w jakim sklepie, natomiast chętnie udzielimy informacji na wystawie, jeśli macie ochotę przyjść do nas w podziemia w Baśniowej Warowni w Inwałcie. Zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, bukiety, albo inaczej, zaczniemy od tego, że mamy często sytuację, kiedy rodzina przychodzi na wystawę i mama nie chce iść na wystawę Lego. No bo stwierdza, klocki mnie nie interesują. Niech idą dzieci z mężem. To dla dzieci jest. To dla dzieci, szkoda pieniędzy i tak dalej. Natomiast po namyśle, czy po naszych delikatnych namowach, idą rodzinnie, po godzinie oglądania wychodzą i mama mówi do dzieci albo do męża. A ty mi kwiatka kupisz? Dokładnie. A takie kwiatki by mi się podobały. Dokładnie. Czy i podlewać nie trzeba. Ładnie się prezentują. Ładnie się na prezentują. Słońcu zmieniają kolor. Ale no, to po dłuższym czasie. To akurat to jest minus. To jest minus. Natomiast można zrobić taki prezent naprawdę na Dzień Matki. Ale mamy walentynki przecież. O walentynki. Urodziny tak. Ale dzisiaj o mamach. Mamach, tak, dokładnie. No, ty no, zawsze się rozgadujesz, zawsze tak. Masz... No zdarza się, tak. No, no jak patrz na kwiatki, to chcę. Słuchajcie, nawet jeśli mama nie układa, no to zawsze możecie to rodzinnie zrobić. Albo wy będziecie układać, mama będzie donosić kanapki. Jest świetna zabawa, dlatego że ta kolorystyka jest duża. Można zrobić tak, że część układa te kwiatki, część tamte. Albo wy je układacie, a mama układa je sobie w wazonie. Tutaj bukiet na szybko robiony przez Monikę, pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy, do nagrania szybciutko zrobiony, bo to jest dość nowy zestaw. Są... Pachnie nowością. Pachnie nowością, tak. Są też róże. Róże które... niestety są już kolekcjonerskie. No. Dokładnie. Ale może wznowią. I to musimy dodać tutaj, że to jest zestaw składający się zasadniczo z dwóch kwiatków. Jedna róża była prosta, druga była skrzywiona. Troszeczkę pochylona. My mamy w tym momencie 5 zestawów, czyli bukiet składający się z ilu róż? Około 20. Dobrze. Jak dobrze policzyć. Czyli Daniela wracamy do szkoły podstawowej. Tak, no matematyka była matematyka, na maturze. Tak. Matura to bzdura. Dokładnie. Tutaj znawcy klocków zarzucą nam może, że mamy kompatybilny kubek. No mamy kompatybilny kubek, bo nie mieliśmy je gdzie umieścić, a Lego nie produkuje takich kubeczków. Niestety więc, nie. Więc mamy kompatybila. Mamy też jeszcze dwie wersje w donicach. Jedna i mamy druga. Tak, strelicję królewską. Orchideę. Orchideę, dziękujemy. Chociaż orchidea ma też inną nazwę. Nie polską nazwę. Nie pamiętamy, no, dobrze. Tak. No nie, przesadziłeś teraz. Dobra. Miał być program na poważnie na Dzień Matki, a ty robisz sobie znowu jaja. Oczywiście, jak zwykle. No. Przed programem nie chciałeś tej strelicji. Co nie chciałem, ci nie pasuje? Bo mi się bardzo nie podobają liście, które tutaj są stworzone. One są typowo technikowe. Do ciebie mogłoby spokojnie zastąpić jakieś tam łopatkę przy koparce. Tutaj gdzieś widziałem też skrzydła, to
pterodaktyla, więc no... Różne są pomysły na wykorzystanie. Czyli skrzydła pterodaktyla też ci przeszkadzają? Przeszkadzają. Słuchajcie, no to mamy odmienne zdania. Dlaczego? Budujemy rodzinnie kwiatka. Oczywiście jego nie trzeba podlewać, on nie zrzuca liści. No natomiast no może się okazać, że jeden liść zginie i będzie przerobiony na coś innego. Koparkę. Ja nawet tu w różach widziałem, że zasadniczo, gdyby płatki opadły, a przynajmniej jeden... Mamy maskę samochodu. Mamy maskę samochodu. Tak. Czy mama się na nas pogniewa? Nie zauważy. Chyba nie. A może gdyby mamy. Zauważyła, to powiemy, no... Róża straciła jeden płatek. Już rok sobie siedzi tutaj. Dokładnie. Więc myślę, że czepiasz się nie tego, co powinieneś. Możliwe, no ale może... też plastik, który tutaj jest użyty, jest zdecydowanie inny niż normalny Lego. Bo jak się okazuje, tutaj już mamy takie plastik, który został stworzony z roślin, aby zrobić rośliny. Taki cykl życia się tutaj zamyka od 2018 roku. Lego, chcąc być bardziej ekologicznymi, wprowadziło zupełnie nowy plastik. No nie wiemy, jak długo to będzie jeszcze się trzymało. Czy następne pokolenie będzie bawiło się tymi kwiatami, czy nie, ale no, zobaczymy. Czyli dbamy o ekologię, tak? Tak, to jest bardzo ekologiczne, no ale nie wiadomo, czy jakość będzie szła właśnie z tym. No tak, ale teraz czepiałeś się liści technikowych. Czy to jest też wada dla ciebie, czy to jest zaleta? Nie, to jest bardzo kreatywne wykorzystanie, ale liście można byłoby zdecydowanie lepiej zrobić i mogłyby być bardziej skomplikowane. No dobrze, to już do tego technika już nie wracajmy, dobra? To już ja myślę, że zielone technikowe klocki są zawsze fajne, nawet chociażby do militarnych rzeczy, których Lego nie produkuje, od razu mówię. Raz mi się... udało wyprodukować, ale to może inne. Ale to nie jest temat, to nie jest temat na dzisiaj. Słuchajcie, fajna rzecz postawić taki kwiatek na przykład w pomieszczeniach, gdzie nie mamy słońca i kwiatki nie będą rosły, chociażby, nie wiem, małe toalety, jako ozdobę. Słuchajcie, świetna zabawa, fajny element dekoracyjny. Polecamy każdej rodzinie. A w ogóle seria tych kwiatów była dosyć ciekawym i takim wymysłem chwili, ponieważ ona nie była gdzieś w projektach Lego, w ich głównych oddziałach, które zajmowały się nowymi rzeczami. Po prostu ktoś, kto pracował w innym dziale, bardzo lubił kwiaty, składał z Lego, no i w pewnym momencie główni konstruktorzy postanowili... Tak, projektanci najwyższego szczebla postanowili, że to może się przyjąć, no i skoro osoba dorosła zaczęła składać, to może zarazimy innych. No i zarazili jednym zestawem, drugim, trzecim, no i podejrzewam, że tutaj będzie więcej tych zestawów. Tak, mieliśmy gdzieś jeszcze mały zestaw i widzę, że nam zniknął. Może go jeszcze spróbujemy przedstawić. Czary mary i znalazły się kwiatki, których nam brakowało. Wyrosły mienie oka. Tak. Wiosna. Tak. Oczywiście w naszym kompatybilnym kubeczku. Słuchajcie, tulipany są... dostępne. Są dostępne. To jest jeden zestaw. Bo pamiętajcie, bukiet waha się mniej więcej w granicach 180-200 tak, zł. Tak. Strelicja już jest archiważna. To jest 180 róż. A 180... To trzeba bardzo przeskromać, słuchaj, żeby taki bukiet dawać. Nie potrafiłeś tego policzyć, nie mówmy na ten temat. Oczywiście. Strelicja królewska jest już archiwalna, tak? Tak. Tak, czyli tak. Wahamy się w jakich gdzieś 500? Można tak powiedzieć. Około 500 zł. Dostępne są na pewno tak. Tulipany, malutki zestawik. Róże są już też archiwalne. Archiwalne, czy niestety. Archiwalne, jeden niestety. Z najlepszych zestawów, archiwalne. A słoneczniki Van Gogha? Archiwalne. Van Gogh tutaj pędza. Nie dokładał do nich akurat, tylko natura. Czyli o Van Hochu możemy zapomnieć, tak? Zapominamy. Dobrze. Ale jakbyś słyszał, to on ma jedno dobre ucho. Ma jedno dobre ucho, dobrze. Słuchajcie, można je też przebudowywać i kombinować, czyli no mając... No tak jak zauważyłem, skrzydło pterodaktyla,
Czyli znowu się czepiasz. Oczywiście, że tak. Może klockowa ziemia ci też przeszkadza. Nie, ona jest bardzo dobra. Tęczca nie złapiesz. No to już teraz żeś grubo pojechał. Storczyka proponujemy też w wersji wydłużonej, takiej prostej. Jego można tutaj przerobić, tak jak często to w domach widać. Będziemy mieć wersję tuningowaną w przyszłości. Oj, to na pewno. Dokupiłem już zestaw z takim potworem z tych, ty będziesz wiedział. Gargantos. Gargantos, tak. Tak. Który ma dużo macek takich właśnie oliwkowych. Tutaj, tak. Tak. I chcemy dorobić większą donicę, większe te pnącza, tak jak w prawdziwych. One tam w domach widać, jak one tam zwisają. I tak jak mówiliśmy, strelicje, no fajnie by było na przykład kupić dwa opakowania i zrobić jeszcze większą. Ale to zostawiamy już w waszej kwestii. Myślę, że zaciekawiliśmy was tymi kwiatami. No i oczywiście z okazji nadchodzącego dnia mamy matki. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dokładnie. Spełnienia marzeń, pięknych bukietów i wszystkiego, co tylko sobie zamarzycie. Tak, i możecie też na przykład, jeśli nie chcecie kupić takich zestawów, czy nie możecie, mówimy o dzieciach, nie możecie w tym momencie tego sfinansować. Zawsze możecie odwiedzić wystawę, pooglądać wszystkie te nasze obiekty. Tak, porozmawiać, porozmawiać o pielęgnacji roślin, tak, na wystawie. Może będziemy w stanie pomóc, czy doradzić. Wiele z tych zestawów stoi też u nas w sklepie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla mam. Na dzisiaj dziękujemy. Do widzenia.